zjazd. No, przez moment mieliśmy awarię z kamerą. Teraz już dalej kręcimy naszą ukochaną Warszawę. Pani A ma włączoną nawigację, która nas dobrze poprowadzi. No bo wiadomo, przemierzając ten teren, to miasto, jego ulice piękne, choćby nawet tysiące razy, zawsze trzeba się jednak zabezpieczyć nawigację. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, tak jak my dużo rozmawiamy i zjeżdżamy już gdzieś tam, gdzie nie trzeba i potem troszeczkę można się pogubić, trzeba nadawiać troszeczkę drogi. Prawda? Moi drodzy, prawda? Tak, a jest właśnie prawda. Oj, drgania mamy, nie? Taka ulica, nie? Do końca równiutka w tej Warszawie. Ale miasto jest cudowne, o tej porze naprawdę robi wrażenie. Jak się jedzie pani A? Fajnie. Jest pani wypoczęta? Tak. Moja droga przyjaciółko, ja też się wyciągnąłem. Potem się zmienimy, nie? Za Warszawą, w pierwszym CPN-ie. Pan R, czyli przyjaciel pani A, będzie przesiadał się za kierownicę. Już mam włożone specjalne rękawice do jazdy szybkiej na autostradzie, gdzie będziemy lecieli tam już wtedy 250, prawda? Tak. Agata. Pani A, już wiecie. Jak się śmiejemy, się śmiejemy. O, jedzie kamera znowu. Nie mamy jak je ustawić, ale dobrze, ja ją przytrzymam troszeczkę przez Warszawę. Pani A śmieje się, żartuje ze mną, przemierzamy Warszawę, ale ona uwielbia szybką jazdę. Tu nie może się rozwinąć, rozkręcić. Oni warszawiacy sobie tutaj dokazują. My staramy się jechać bezpiecznie. Chcemy dojechać do celu, chcemy uniknąć jakiejś tam kolizji, jakiejś stłuczki, bo tutaj często zdarza się, że warszawiacy właśnie cudują, a potem opóźniają sobie jazdę po jakiejś lekkiej stłuczce, jakaś tam policja, coś i ten czas się zwalnia. Zresztą mieliśmy kiedyś taką przygodę, że zrzuciłem jednego tylnym kołem z autostrady, go wyrzuciłem, tak mu ściąłem. No złośliwie mu ściąłem, bo nas wyprzedził bez migaczy, cudował tam, jeździł nam przez maską, więc ja przyspieszyłem naszą korwetą tutaj ostro, naszym Oplem Mokka X przyspieszenie i ścięcie i tylnym kołem wyrzuciłem jego grata z autostrady. No i oczywiście chcieliśmy uciec, ale pani A mówi: Robert, nie, nie, zatrzymaj się. Więc się zatrzymałem. No i załatwiliśmy z gościem sprawę. Gość przeżywał, mówił, że był w Ameryce tyle lat. A wiecie, czym jechał? Jakimś starym autem. Nie wiadomo, co to było. Wehikuł. Ubrany był, jakby wyszedł z pola. Jechał z jakimś gościem, takim cichociemnym, bardzo podejrzanym. Obaj się bali policji. Ten pan, który mówił, że był 20 parę lat w Ameryce, co tu się w Polsce dzieje? A wyglądał tak, no i robił wszystko, żeby uniknąć tej policji, a żeby dać mu pieniądze za starcie tego przodu mu tam, nie? Z prawej strony. Ja mu przyłożyłem naszym wysokim autem, to ja sobie tylko tam felgę troszeczkę, wiecie, porysowałem. A jego wyrzuciłem, jak policja w pościgu, wyrzuciłem go z autostrady. No, ale był grzeczny. Potem spisaliśmy tam na papierze toaletowym taką fikcyjną umowę, że mu wyślemy 500. No i dostał te 500 i się cieszył, nie? Wielki Ameryka. Pani A pięknie prowadzi. Ada. I tutaj jedziemy ładnie, cudownie, szybko, pięknie. Muszę bardziej tak może poszybować. Mam niby te
zjeżdżało. Lubię jeździć z maniowami. Pani Asia spokojnie, dostojnie wygląda jak sekretarka z biura. Spięte włoski, garsoneczka, delikatna muzeczka i wiezie pana R w stronę Gdańska. No, przemierzamy tę trasę raz w tygodniu. Pięknie, pięknie. Właśnie nocą. No i zatrzymujemy się też w CPN-ach, w zajazdach. Coś tam jemy, coś pijemy, rozmawiamy, dyskutujemy. A że oboje nie palimy papierosów, więc nie palimy. Ten czas spędzamy na dyskusji w przydrożnych CPN-ach, kafejkach, czy tam zajazdach, czy motelach. Ze sobą zabieramy wszystko, co nam potrzebne. Cały sprzęt do nagrywania, do robienia zdjęć. Robimy też zdjęcia na Instagrama, robimy zdjęcia na różne inne fanpage. Promujemy zdrowy styl życia, dużo trenujemy. No i oczywiście jadąc gdziekolwiek jadąc, nawet teraz znowu nad morze, tam będziemy robili sesję zdjęciową pani A, która będzie prezentowała swoje piękne ciało. Przepiękne ciało. Ciało modelki. Opalone. Szczuplutkie. No panowie, tylko marzyć. Marzyć o takiej kobiecie, marzyć, nie? Oczywiście to jest moja tylko przyjaciółka. Ja nawet palcem dotknąć nie mogę. Mogę jedynie siedzieć obok, ładnie z nią rozmawiać. No i robić zdjęcia. Jestem jej takim przybocznym. I kierowcą, i fotografem, i promotorem takim, i promuję ją wszędzie, gdzie tylko się da, na różnych stronach w necie. No i jestem takim ochroniarzem też. Że wiecie, tutaj mam ważną rolę do spełnienia, ale nie ma mowy pani A, żebym ja palcem chociaż dotknął, prawda? Tak. Jestem bardzo grzecznym dżentelmenem, który stara się inteligentnie panią, która płaci duże pieniądze za promocję i za wszystko, co dla niej robię tutaj, jako swojemu menadżerowi, więc muszę zachować przyzwoitość. Nawet jak pani A wynajmuje apartament i zaprasza swojego przyjaciela, no to ja wynajmuję apartament, pokój z boku i ochraniam cały czas, żeby pani A miała komfort ze swoim przyjacielem w pokoiku i cieszyła się, rozkoszowała się romantycznym nastrojem, jaki tam sobie stworzą, to już nie wnikam, ale na pewno fajny, przy dobrym winku. A rano zaczynamy nagrywanie filmów, nakręcanie, sesja zdjęciowa. Oczywiście na planie jest tylko pani A. Przyjaciel odpoczywa w pokoju, ja robię zdjęcie. Zobaczcie, tak przed nami rozwija się życie. Już Einstein powiedział, że jak poruszamy się z odpowiednią prędkością, nawet jak idziemy, to ten czas jakby nam zwalnia. Życie staje się ciekawsze. Gdzieś tam, nie wiem, fizyka kwantowa też na to wskazuje i wszystko, że żyjemy zupełnie inaczej. Czyli człowiek powinien być w ruchu. Nie gnuśnieć, nie grzybieć, tylko być w ruchu. Co tutaj uważamy za ruch? Nie tylko bieganie, spacery, ale jazda autem. Daje nam poczucie wolności, poczucie takiego komfortu, spełnienia. Cały czas zmienia się wszystko przed nami. I czas pozornie jakby zatrzymuje się. Szybciej się przemieszczamy, szybciej docieramy do różnych miejsc. Daje nam to niesamowitą radość. To jest coś takiego, jakbyśmy coś podobnego do treningu fizycznego, gdzie wydziela się dopamina i ludzie, którzy kochają podróże, kochają się poruszać, uwielbiają te zmieniające się krajobrazy, widoki i tą całą sytuację zmieniającą się na autostradzie, gdziekolwiek, mijanie miast,
przemierzanie tych miasteczek, podziwianie, również w ich mózgach wydziela się dopamina i różne inne substancje, które są odpowiedzialne za tą euforię radości, szczęścia. Moi kochani, proponuję podróże, ruszajcie się, kto nie ma samochodu, na rower, kto nie ma roweru, na hulajnogę, kto nie ma hulajnogi, na rolki, jak nie ma szorek, na wrotki, zimą, na narty. Nie? Mam rację, pani A? Tak. Modelko nasza? Tak. Mówię wam, ruszajcie się pieszo, trenujcie nordwalking, czyli te słynne kijki, tylko nie wycinajcie w lesie zwykłych kijów i nie ciągnijcie ich za sobą. Nauczcie się, to jest bardzo prosta technika, chodzić na kijkach. Nordwalking, tak to się chyba nazywa, z norweskiego, nie wiem, tutaj. No, jedziemy dalej, cieszymy się. Każdą chwilą, zaraz zatrzymamy się za Warszawą, w jakimś Semenie, napijemy się dobrej kawy, a mają świetne kawy, nie tylko takie, wiecie, rozpuszczalne z automatu. Często my zamawiamy sobie taką świeżo mieloną kawę, piękny zapach, aroma, fajna obsługa, gdzieniegdzie. Życzymy sobie taką mocniejszą, zrobią mocną taką, że jak człowiek wypije sobie w nocy o pierwszej, przed tą kierownicą, albo zabieramy do samochodu i jadąc, jedną ręką prowadzisz auto, drugą ręką popijasz kawę. Czujesz się bosko. Czujesz się dosłownie przedłużeniem Boga. To jest piękne. A to, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, mamy prawo mówić, że jesteśmy małymi bogami. My odczuwamy ten cud istnienia w mikroskali, a Bóg odczuwa go w makroskali. W nieogarniętej makroskali. To jest pojęcie już tak wielkie, które przekracza zrozumienie nas, zwykłych śmiertelników. Ale my w tej mikroskali możemy pojąć, w czym się poruszamy, w jakiej materii, gdzie jesteśmy, oceniamy. Możemy sobie sprawiać chwilę radości, namiętności, szczęścia, wszystkiego. Wszystko to zależy od nas. Jak my odnajdujemy się w tym naszym świecie, w tym naszym mikrokosmosie. Bo ten cały nasz świat nazywam małym mikrokosmosem. I tutaj właśnie jest pytanie, jak wy się odnajdujecie, jaką sobie sprawiacie radość, jak wy go postrzegacie. Ten mikrokosmos. Nawet wasz organizm jest jeszcze mniejszym mikrokosmosem. Bo jest tak makrokosmos, to jest ten prężny kosmos, mikrokosmos. Bierzemy naszą całą Ziemię, jeszcze jakieś okoliczne tam planety. Potem jeszcze mniejszy mikrokosmos to jest jakby nasza kula ziemska, tak? To dobrze mówię? A najmniejszy to jest nasz organizm. A jeszcze mniejszy to jest nasza komórka pojedyncza. No i tak to wszystko wygląda. I wszystko właśnie, wszystko ma jakiś swój świat, jakiś swój cel. Czasami ktoś pomyśli sobie, przecież to wszystko jest takie bezcelowe, nie? Ale w tej całej bezcelowości jest cel. Jest jakiś cel. To jest właśnie, nie? Dziwne. Ach, naszła mnie taka filozofia, takie myślenie filozoficzne. Moja pani A już chyba Warszawę minęła, nie wiem, czy może już w Gdańsku jesteśmy, proszę mi powiedzieć, bo tak się zagadałem. Rozgadałem tutaj do widzów. No jeszcze nie. Jeszcze nie, nie? Jeszcze nie jesteśmy w Gdańsku. Daleko, bardzo daleko do Gdańska. A co by pani powiedziała o jutrzejszym dniu? Jak chciałaby pani go spędzić? O, zapytam pani A. Śmiało. Na plaży. Na plaży? Ale co? Najpierw zdjęcia. A potem leżenie. Leżenie. Odpoczynek. Dobry trunek? Tak. Dobrze. Czyli ja oczywiście będę musiał znowu zorganizować dobry trunek, przynieść, podać. No ja jestem od tych spraw. Taki człowiek, który jest jakby całym zapleczem, zapewnia pani A całe zaplecze.
A, później, jak mówimy już o pani A, mówimy o pani A, to poznacie panią A, zresztą już znacie z Instagramu, z Instagrama, czy będziemy tworzyli jej kanał YouTube oddzielny. Poznacie, zobaczycie tą uroczą, piękną damę na żywo. No, dzisiaj wam jej nie pokażę. No i nie, musi pozostać troszkę tajemnicy. Niech będzie taka bardziej tajemnicza. Im bardziej tajemnicza, tym będziecie bardziej wyczekiwali na jej filmy, na jej fotki. No, już jesteśmy w takim miejscu dość ściepionym. Nie ma tutaj takich przygrożonych latarni, ale jeszcze chwilę pokręcimy i za chwilę rozłączamy się. Tu was pozdrawiamy. Chyba CPR mamy, tak? Za 5 km mamy CPR. Zjeżdżamy do CPN-u i mistrz kierownicy, ochroniarz pani A, będzie się przesiadał. To już nagramy może do samego CPN-u, do wjazdu. Może pojedziemy sobie wolno za tym autkiem, żeby potem nie... No jak damy radę go wyprzedzić, to go wyprzedzimy. Tego tira. I za chwilę zjedziemy do CPN-u i pierwsza kawa nasza ulubiona. Rozpoczynamy wjazd na pełną szybkość od naszej ulubionej kawy, żeby nabrać moc. W kawie jest moc. Oczywiście pani A wyprzedza jednego tira, zanim podejrze drugiego zaraz. I dociągnie za chwilę tak. Dociągnie, powiedziałem o jeździe. Słowo ciągnie, bo mówiłem o jeździe, że dociągnie do CPN-u, do zjazdu. Trzeba by troszeczkę, jeszcze mały łuk, zakręt, lekki. Ja przytrzymam naszą kamerkę, żeby jak najlepiej nam nagrywała. Uwielbiam te wypady, naprawdę kocham jazdę autem, kocham jazdę nocą, a w ogóle tak przy pani A zacząłem bardzo dużo jeździć, poznawać autostrady, trasy, Polskę, wzdłuż, wszerz, bokiem, po przekątnej, prawda? Miasta, miasteczka, ile ciekawych zdarzeń, wydarzeń, zwiedzania, poznawania ciekawych ludzi, interesujących ludzi, miejsc. I to jest właśnie piękne. Aby nie siedzieć w domu, aby wykorzystać to życie na maksa. Na maksa. Jeżeli jest ta możliwość, korzystajcie. Na maksa. Kuźwa, nie dajcie się. Kuźwa, nie dajta się. Co? Nie dajta się, kuźwa, bo jak będziecie siedzieć w domu, to wam dupy popuchną, a jak dupy rosną od siedzenia przed telewizorami. Jakie wielkie dupy chodzą po miastach, prawda? Pani A? Tak. Pani A to jest zgrabna, ale tu mówimy, jak nieraz idziemy, bo ja też oczywiście ochraniam w miastach panią A i pukam nieraz łokciem i mówię, proszę zwrócić uwagę, co idzie przed nami. Pani A tak zerka i się przeraża, no to idzie przed nami jedna duża dupa, z boku duża dupa i tak naprawdę nic nie widać. Musimy szybko wyprzedzić, żeby zobaczyć Kościół Mariacki w Krakowie. Bo pod sukiennicami, jak takie dwie panie przechodzą, to zasłaniają cały widok. Ale to już jest cholera obżarstwo. A my promujemy zdrowy styl życia. Diety pani A. Treningi pani A. Dokumentujemy to na filmach, na fotkach, wszystko. I chcemy coś z tym światem naszym zrobić, jakiś porządek zaprowadzić. Bo za dużo tłuszczu potem śmieją się z nas, że kobieta po 40 ocieka tłuszczem. A kobiety są tak piękne, tak wspaniałe i każda jest piękna, ale musi niestety o siebie dbać, bo nie wolno nigdy obrażać kobiet. Mimo to, że mają duże dupy, ale to nie znaczy, żeby je obrażać. Trzeba je tylko mobilizować do dalszych treningów. O!
i jakaś reklama przed nami się nagrała. Dziękuję, pozdrawiam, wyłączam kamerę, idziemy na kawę. Pani A, proszę pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie. Coś jeszcze może? Dwa słowa? Halo? Pani A powiedziała do mnie milczeć. I kończyć nagrywanie. Dobrze, ciao. Ciao, amore.